co tym razem czekać na mnie będzie w tym odcinku, właściwie w tym tutaj fragmencie zamku, który przemierzam w ciele Williama B.J. Blaskowicza w grze Wolfenstein The Old Blood. Gra tutaj prezentuje taki schemat przechodzenia etapów po cichu, gdzie mamy dwa sygnały, które trzeba po prostu wyeliminować, bo posiłki nie mogły zostać wezwane. Tutaj, jak nie trudno zobaczyć, jeden sygnał się przemieszcza, co oznacza, że przyjechał tym wagonikiem. Próbuję tam się dostać. No i problem. Jeden z Niemców jest chroniony. Ale już nie jest chroniony. Tak samo jak nie żyje. Więc pozostaje mi wyeliminować tych pomniejszych Niemców. Jednak nie oni tu są problemem, bo widzieliście, pewnie, może nie zwróciliście uwagi, ja takie rzeczy zawsze dostrzegam, tam jest jeszcze Niemiec w pancerzu. 1-2 i widzieliśmy, że jest pan numerem 3, który z niewiadomych przyczyn się przewrócił. Albo mi się coś już miesza. Okej, czwarty. Cóż, skoro on się przemieszcza, ja też powinienem się przemieszczać. Teraz największe wyzwanie. Niemiec w puszce. Pytanie, gdzie go znajdę? On ma takie, charakterystyczne ścieżki, po których się poruszają. No i charakterystyczne punkty świecące na niebiesko. Które trzeba trafić. Teraz tak, nadmiar energii. Wykorzystamy to. Co to jest tutaj w ogóle? By zdobyć dość poziom zdrowia mojego bohatera. A o tym za chwilę, pierwszy pokonajmy tego Niemca. Taka rutynowa właśnie zabawa. To będzie odcinek, w którym kilka questów zostanie zrealizowanych. Z jaką się trzepię. Okej, przewrócony. Wyeliminowany. Dobra. Pozbierać sobie tutaj pancerzyk z niego. To możemy nazwać takim elementem dość realistycznym. No i teraz omawiany quest. W umiejętnościach figuruje takie coś, jak poziom energii 2. Co zwiększa energenerację o 5 punktów i muszę tylko zwiększyć poziom energii o 250. Widzimy, że na tym etapie jest tak, 40, co nam daje 100, musimy mieć 150 punktów, muszę mieć nadmiarowy. 40, muszę więc pobiec taką sympatyczną, znaleźć taką ścieżkę podróży, która pozwoli mi uzupełnić zdrowie jak najszybciej, bo powyżej 100 punktów zaczyna spadać. No.
Przy okazji, no prawdopodobnie potem znowu będzie jakiś reset. I tak, tu limit, limit. Tu amunicja. Cóż, nie poddawajmy się. To jest pancerzyk. No i teraz. Czy na tym etapie znajdę po prostu 150 punktów? Czyli tak, tu jest tak. Zaczynamy z tego miejsca. Czy wcześniej coś jest? No nie ma. Czy dojdziemy do 180 i to jest mało? Byłoby tak, 40. I potem biegnąc może prosto. W lewo i w prawo. Na 100 to powinno być, no chyba, że nie da się tego zrobić niestety. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo przykre. Tu jest mapka, tu pancerzyk. Okej, 120 i jeszcze 30. Gdzieś to tu jeszcze jest na 100%. Tutaj, to są dwie. 130 plus 140. No, powinno się udać zrobić. Czyli plan zabawy byłby taki. Zabieram stąd 40. Czas zaczyna lecieć. Tu. Potem przebiegnięcie tutaj. 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 I... No i to powinno być to już, no. Herr Niemiec. Chociaż nie, jeszcze jakbym tutaj na opartego gdzieś pobłądził, zszedł w dół. To tu jeszcze są niemieckie apteczki. Nie można niestety zapisać. Jeszcze raz powtórzmy. Stąd wbiegam tu. Potem do góry. Po drodze tu, dobra. Zdrowie zmniejsza się z każdą sekundą potem. Więc no trzeba się niestety bardzo, ale to bardzo sprężać. Już czuję, że coś poszło nie tak. I... To jest nie to. O diabła, tu już było coś, zrąbałem. Fuck! No i tyle z ekordu. Myślę, czy nie zacząć od nowa. 237. Jeszcze jest jedna apteczka. Wiem, że jest. Jest. Dobra. Troszeczkę emocji nie zaszkodzi. Jak wygląda następny? Zabij 5 wrogów porządnych na energii. Okej. Okej, wyzwanie przyjęte. Ale to w następnym odcinku. Teraz tak. Tu jest żydowskie złoto. No niestety już odpuściłem zbieranie go. A szkoda.
No i tu pewnie będzie strzelanina. Pięciu Niemców mając nadmiar zdrowia. Dobra. Ten stres źle działa. Takie rzeczy, ale tak, nadmiar zdrowia jest. Myślę, że będzie można próbować. No nic. Dobra, chyba oleję ten teraz achievement, bo mi się wydaje, że on tu może się całkowicie automatycznie wbić, jak będę po prostu dobrze grał. Prawie. No ciekawa misja, takie wyzwanie taktyczne. Dobra, olewam to wyzwanie zabijania Niemców, no na ten czas i tak dalej, no i po prostu skupię się, by ich rozwalić, a zadanie sobie zrobię później w swoim czasie. Chociaż nigdy nie poddawać się. No nie będzie to już nadmiarem zdrowia.
jest zły, duży Niemiec, który przyszedł w najgorszym możliwym momencie. No nic. Nie spodziewałem się go tutaj. Dobra, i jest ulepszenie energii. To uratuje mi... Dupsko. Nie, nie uratuje. Pytanie tylko, czy... no, moje tutaj osiągnięcie zapisało. Więc to było spoko. I teraz zobaczmy. Tak, jak się zapisało, to będę mógł na spokojnie... Tak, zaliczone. Więc... wygramy dalej, no. Dobra, czyli questy na ten tutaj odcinek porobione. Czas to po prostu wygrać. Czyli użyłem po prostu broń do zabijania Niemców, a nie do takich snajpowalnych, głupich przygód. Niech podejdą, skoro bawimy się właśnie tak zwaną niemiecką strzelbą. Dobra, i teraz wystarczy tylko odpowiedniej broni. Tylko na jeden zaszedł od tyłu całkiem sprytnie. No, ujęcie drugie i to powinno już pyknąć. Więc jeszcze raz właściwa broń. Jedzie. Taktyczny granat. No to są te takie fragmenty nudzące, niestety. Może to go zabije? Niech sobie tutaj koledzy z Niemiec podejdą. Diabła.
wygląda to podejrzanie. Ciekawe jak trafił. Czy to mi się podoba, że no potrafią zabić, ale do diabła, czemu akurat mnie w tym momencie? Czyli tak, wyjście, pozbawienie życia dwóch. Taktyczne przegrupowanie się. Pod ręki ma apteczka. To jest odcinek pełen achievementów. To trochę mi tego nawpadało. I amunicja się skończyła. Czy 7 sztuk? Nie wystarczy, już to wiem. Poleciały. To się w tej grze nie zdarza, bo tutaj no uszkodzenia są takie umiarkowanie nieistniejące. Czyli 75%. Nie po tym, co przeszedłem. Tu nie mogą mi jak zajść. Jeszcze gra muzyka. Póki gra muzyka, w grze są Niemcy.
ostatni mały Niemiec został. Nie. Dalej gra. Diabła. Aaaa! Sprawia jak Deadmatch teraz. Tu jest apteczka, szerszy pancerzyk. Jeszcze ktoś tu żyje. Ucichło, jest, dobra, sukces. No. O, tak miało być. Zdrowie jest tutaj. Dobrze się bawiłem. No, więc gra na długie godziny, prawda? W ten sposób, kiedy przechodzi się ją zgodnie z zamiarami autorów. Czyli na najwyższym poziomie, spokojnie, powoli, dokładnie analizując każdy etap. No to teraz wystarczy, jak rozumiem, wejść do wagonika i odjechać. Czy coś tu jeszcze? Jakieś wyzwanie. Głowy rozbite, tego nie rozumiem. No to nic. Dobra, zwiększ poziom pancerza do 200. To mi dużo ułatwi. To jest dla konsol. Na trzech wrogów jednym granatem wypadałoby zrobić. Co mnie zabiło, skoro zabiłem wszystkich? Bardzo, bardzo ważne pytanie. Ale jest mimo wszystko jeszcze ten... O, wolę to znudzenie. To nic, dobra. To sobie zrobię w następnym odcinku, a to było to. Taka przygoda na stacji Wolfenstein The Old Blood. W większości wypadków za pierwszym razem skończyłem.